Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj długo wyczekiwany temat, temat, który Wam obiecałam, ale który też prosicie mnie w wielu komentarzach, żebym wreszcie ten odcinek nagrała, więc biorę się za nagrywanie. Tematem będzie używanie podwójnej igły. Podwójna igła, tutaj akurat mam w ten sposób wygląda. Zaraz wyjmę ją z opakowania i pokażę, jak ona wygląda i też do czego służy. Podwójna igła, jak sama nazwa mówi, ma jakby dwie igły w jednej, jakby, tak? Wygląda ona w ten sposób. Czyli ma trzpień jeden, który zakładamy do maszyny, natomiast zamiast jednej igiełki tutaj jest, jakby są dwie końcówki. Podwójną igłę używamy głównie do szycia dzianin. W naszych pracach szyciowych, kiedy my mamy tylko swoją maszynę wieloczynnościową, czyli nie mamy specjalistycznych maszyn typu renderka, cover, które wykańcza nam dzianinę, podkłada, więc ta igła przyjdzie nam z pomocą, żebyśmy mogli sobie w warunkach domowych te nasze dzianiny podłożyć. Czyli pierwsze, co musicie pamiętać w podwójnej igle, to to, że Wy musicie wybrać igłę do dzianin. Nie jakąkolwiek podwójną igłę, tylko igłę do dzianin, jeśli zamierzacie podkładać tą igłą dzianiny. Bo jeszcze pokażę, do czego tak naprawdę nam potrzeba. Ja mówię do podkładania dzianiny. Posłużę się jako przykładem zwykłym t-shirtem. Takim jakimś t-shirtem ze sklepu. Ja lubię się posiłkować takimi rzeczami, bo my jakby obserwujemy, jak dana rzecz uszyta jest, że tak powiem, w sklepie. I my chcemy jakby to odtworzyć w jakiś jak najbardziej podobny sposób na naszych zwykłych maszynach w domu. I tutaj mamy właśnie taką zwykłą koszulkę, która ma takie podłożenie podwójne jakby na rękawkach. Tutaj dekolt nie, tutaj jest ściągaczem wykończony i dół. Tak? I żebyśmy jakby każdy z nas przyjrzał się tym wykończeniom, to zobaczymy coś takiego, czyli z jednej strony tutaj widzimy podwójne takie przyszycie z tębnówką jakby. Natomiast z drugiej strony widzimy taki przeplot nitek, który równocześnie nam przytrzymuje te podłożenie, a zarazem jakby obrzuca krawędź tutaj, która się potem jakby jest zabezpieczona. I my potrzebujemy takiego ściegu, czyli od razu widzimy, że jeśli my sobie będziemy chcieli jedynie dwa razy przeszyć z tębnówką, czyli tym ściegiem prostym, jeden ścieg, a potem obok drugi, to nam coś takiego nie wyjdzie, bo zabraknie nam tego właśnie poprzecznego splotu, który jest po drugiej stronie. Jedynie po drugiej stronie na zwykłej maszynie, jak przeszyjemy, to będziemy mieli też dwie stemnówki, a nie o to nam chodzi. Jaka jest w ogóle cecha charakterystyczna też tego ściegu, który robi się w przemysłowych, jakby takich warunkach na renderce? To, że on zachowuje plastyczność, jakąś tam elastyczność swoją. Tutaj jest ona wystarczająca do tego, żeby podczas użytkowania tej koszulki ona nam nie pękała i pracowała razem z materiałem. Tak samo tutaj rękawki. My oczywiście, tak jak wspomniałam, nie mamy tego ściegu w swoich maszynach, ani w większości przypadków nie mamy renderki. Oczywiście renderkę zawsze można kupić, ale nie każdy się na to decyduje, bo jest to droga maszyna i którą używa się tylko od czasu do czasu. Do tego właśnie pomocna nam będzie podwójna igła, którą możemy założyć do większości maszyn domowych. Dlaczego mówię do większości? Do większości, dlatego że nie do każdej maszyny. Każdy się pewnie zastanawia, czy akurat do mojej maszyny, czy do Waszej maszyny ta igła będzie pasowała. Ta igła będzie pasowała do większości maszyn, do takich maszyn, które mają jakby bębenek umiejscowiony od przodu. Wtedy kierunek igły jest właśnie w taki sposób umiejscowiony, że my możemy jakby szyć tą podwójną igłą. Natomiast we wszystkich maszynach, szczególnie w starych modelach, starych na przykład łucznikach, takich już ponad 30-letnich, często są tutaj wkładane jakby od boku, wysuwane klapki z boku, tu wkładany bębenek i wtedy pozycja igły w maszynie jakby się wkłada w ten sposób, jakby boczną pozycję, wtedy ta igła jest zupełnie w innym kierunku skierowana i nie możemy włożyć jej inaczej, jakbyśmy nawet chcieli. I w takich maszynach, które mają właśnie wkładane od boku te
igły i mają te bębenki umiejscowione z lewej, tak jakby z lewej strony, nie da się użyć tej igły. Czyli jeśli macie maszyny, do których bębenek wkłada się od przodu, no to w takich maszynach tą podwójną igłę będziemy mogli zastosować. Oczywiście my kupujemy podwójną igłę, tak zwaną półpłaską. Jeśli mamy maszyny swoje domowe, to tam idą maszyny i jakby z kolbą półpłaską. I tutaj jeszcze dzisiaj w tym odcinku, bo podzielę ten film o podwójnej igle na przynajmniej na dwie części, bo jest tego sporo, chciałabym Wam sporo informacji przekazać. Co musimy wiedzieć, kupując taką podwójną igłę? To, co powiedziałam na początku. Przede wszystkim, że musi to być igła do dziania. Jeśli chcemy sobie robić podwójną stemnówkę na tkaninie, czy jeansy stemnować, czy jakieś inne bawełnę pościelową, cokolwiek, no to wtedy musi być do tkanin. Natomiast jeśli planujemy, a ja będę mówiła o dzianinie dzisiaj, więc ja mówię tutaj w tym odcinku, że potrzebujemy igłę do dzianin. Na mojej tutaj igle jest napis stretch. Tutaj może nie widać, podłożę tutaj coś pod spód, żeby było widać. Jest napis stretch. Stretch to znaczy, że ta igła jest właśnie do dzianin. Może być też napis jersey. Czyli to pierwsze, co musimy zwrócić uwagę, żeby była to igła jersey lub stretch, czyli do dzianin. Musimy to brać pod uwagę kupując. I co jeszcze tutaj możemy zwrócić uwagę na co jeszcze? Na grubość igły. Czyli możemy wybrać igłę na przykład o grubości, w tym wypadku jest to 75, jest tutaj napis 75, to znaczy, że grubość igły jest 75, może być też 80, 90 też może być, ale to już rzadziej stosujemy 90, dlatego że 90 to już pod taką grubszą igłę podchodzi i zazwyczaj do jerseyów czy do takich cieńszych dresówek aż 90 nie potrzebujemy, wystarczy 75 lub 80. Dodatkowo w igle podwójnej możemy wybrać też rozstaw. Rozstaw między dwoma igłami, tak? I tutaj na przykład mam igłę, w ręku trzymam o rozstawie 2,5, nie wiem czy to widać, ale tu mam napisane, że 2,5, to znaczy, że odległość między tymi igłami jest 2,5, natomiast tutaj mam inną taką i tutaj już mam napisane, że jest 75, a rozstaw między nimi jest 4, czyli ta jest 2,5, może być też 3, 3,5, 4. Więcej niż 4 nie radzę kupować, dlatego że to już będzie bardzo szeroko i akurat w naszych domowych warunkach jest to, ta czwórka to jest taka według mnie maksymalna potrzebna. I zaraz jeszcze powiem, kiedy lepiej wybrać 2,5, a kiedy lepiej wybrać 4. Czyli jeszcze podsumowując, wybieramy półpłaską kolbę, igła do dzianin o grubości 75 lub 80 i rozstaw między igłami, jaki sobie tam decydujemy. Ja na przykład w mojej praktyce z moimi kursantkami i podczas szycia dzianin, w zasadzie ja nie używam w swojej pracy tak do szycia podwójnej igły, bo mam akurat renderkę, ale pracując z kursantkami bardzo często my szyjemy tą podwójną igłą i mamy taką zasadę, że czym cieńsze rzeczy szyjemy, tym mniejszy rozstaw. Czyli na przykład jak szyjemy ubranka z myślą o dzieciach, jakieś piżamki, jakieś t-shirty dziecięce, cienkie dzianiny w ogóle, tak, jerseye, to ja wolę wybrać sobie mniejszy rozstaw. Natomiast jeśli szyję dzianinę swetrową, dresówkę, polary wszelkiego rodzaju, czy jakieś grubsze dzianiny, to wtedy wybieramy większy rozstaw. To tak jakby, powiedzmy, tak trochę na logikę. Przy cieńszych, wiadomo, że podwójna igła ma też swoje jakieś tam wady, o których będę mówiła, że jak szyjemy coś cieniutkiego, to ta igła ma tendencję potem nam jakby do takiego ściągania, trochę robienia takiej góreczki pomiędzy dwoma igłami, więc jeśli będzie to bardzo szeroko rozstawione, to będzie tak jakby większa tendencja do tego. Natomiast jeśli są to grube rzeczy, mięsiste, no to będzie bardzo malutki, jakby ten rozstaw trochę za mały i będą one bardzo blisko siebie, to też nie będzie dobrze. Czyli ogólnie jak kupujemy sobie igły do dzianin, to ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby kupić na zapas, czyli nie jedną igłę, tylko kupujemy
75, 80, kupujemy 2,5, kupujemy 4 rozstaw. Jeśli chcemy troszeczkę zainwestować, a będziemy częściej szyli, to jeszcze warto, ja tak polecam, kupić różnych firm, czyli tu jakaś jedna firma, drugie firmy. Dlaczego? Dlatego, że my musimy tak naprawdę wyczuć nasza maszyna, na której igle będzie najlepiej szyła. Igła podwójna, ja bym powiedziała, że jest taka dość kapryśna. Czasami zdarza się, że nasza maszyna bardzo dobrze szyje dzianiny na igłach do dzianin, ale kiedy zakładamy podwójną igłę, to coś tam mamy, jakiś problem, maszyna nie za bardzo współpracuje z nami, więc ja często polecam, żeby przy różnego rodzaju problemach wymienić. Na przykład jak szyjemy jedną igłą, mamy problem, to spróbujemy może drugiej firmy. Jeśli szyjemy cienką igłą, to spróbujemy troszeczkę grubszą. Jeśli szyjemy grubą, to zmieńmy na cienką. A jeśli kupimy sobie jedną igłę i będziemy mieli jakikolwiek problem, albo nam się igła złamie, no to nam to przede wszystkim zatrzyma naszą pracę, a po drugie, no nie będziemy mieli na co wymienić i staniemy jakby w miejscu. Także trzeba też mieć trochę cierpliwości, takiej uwagi i rozwagi podczas szycia podwójną igłą. Oczywiście zobaczycie też, kupując taką igłę, że ona jest droższa, czyli możemy kupić opakowanie igieł za 10 zł, tam będzie 10 sztuk, natomiast tu się możemy zdziwić, że jedna igła może kosztować 10 czy 15 zł, dlatego też w następnym odcinku, pokazując jak się szyje, powiem na co zwrócić uwagę, żeby nie tracić tych igieł co chwilę, tak? Żeby nam przy pierwszym biciu nie pękała i nie było to dla nas jakby bardzo kosztowne szycie tą igłą. Czyli dobrze, już wiemy, że mamy kupioną igłę, wiemy, że igła jest nasza do dzianin, wiemy, że rozstaw, który sobie ustaliliśmy, mamy odpowiedni i teraz jak możemy ją wymienić? Przede wszystkim igłę wkładamy tak jak każdą inną. Ja tutaj sobie teraz przybliżę do maszyny, specjalnie dzisiaj inaczej ustawiłam moją maszynę, żeby Wam tutaj łatwiej pokazać z bliska. Zmiany igły ja używam taką blaszkę pomocniczą, która jest raczej w każdej maszynie. Jeśli nie, to możemy sobie ją dokupić, ale raczej w akcesoriach przy maszynie taką blaszkę mamy. Jeśli nie wiecie, do czego służy, to teraz Wam pokazuję. To jest taki namiastka śrubokręta, który jest znacznie wygodniejszy, bo ma taką krótką tutaj, tu jest jakby końcówka śrubokręta, natomiast tu łatwo się trzyma. I teraz tak, oczywiście wymieniając igłę, maszyna zawsze musi być wyłączona z kontaktu, czyli jak mam włączoną, to wyłączam. Wyjmuję nitkę, która tutaj była, czyli ją jest mi teraz na razie niepotrzebna. Mogę sobie opuścić stopkę, żeby mieć łatwiejszy dostęp do igły. Ja proponuję, żebyśmy chwycili naszą igłę po to tylko, że jak będziemy tutaj odkręcać, żeby ona nam się nie wysunęła, nie wpadła nam do środka do maszyny, więc asekuracyjnie chwytamy igłę. Tu jest śruba, która trzyma naszą igłę, odkręcamy ją za pomocą tej blaszki. Tak jakbyśmy odkręcali śrubokrętem. Oczywiście odkręcamy do momentu, kiedy nasza igła będzie już poluzowana. Nie kręcimy tego nadmiernie dużo, żeby nam cały tutaj mechanizm trzymający igłę nie wypadł. Jeśli już jest poluzowana, wyjmujemy, no i igłę, którą wyjęliśmy, oczywiście gdzieś tam chowamy w odpowiednie miejsce albo wbijamy do poduszeczki na igłę. Ja ją na razie odłożę. I teraz wkładamy tą igłę drugą. W tej maszynie wkładam tą igłę w takiej pozycji, żeby płaskie, te płaski taki ten kawałek na kolbie był do tyłu. I musimy włożyć tą igłę jakby do końca. Tutaj my mamy taki specjalny bolec ograniczający tam w środku, widzimy go tutaj. Ja widzę, że jak moja tak igła dotyka, że tego bolca ja już więcej włożyć nie mogę, to w tej pozycji trzymam cały czas dociśnięte i zakręcam. To jest pierwszy błąd, jaki możecie tutaj wykonać. I oczywiście jeszcze wspomnę, że tak dociskamy solidnie, czyli no tak jak naszą kobiecą siłą, czy nawet męska może być trochę przyduża, żeby tak nie przesadzać, żeby nie przekręcić gwintu. Zakręcamy solidnie i wtedy możemy już puścić. Pierwszy błąd, jaki możemy popełnić, zakładając igłę nie tylko podwójną, ale tak naprawdę każdą, to taki, że włożymy ją nie do końca, czyli za płytko. Włożymy tylko kawałek tego jakby kolby i już zakręcamy.
musimy ją właśnie trzymać prosto, żeby nam się nie klinowała, nie blokowała i do samego końca, aż do tej blokady, która tam się znajduje. Ja nie jestem zwolennikiem opuszczania tych igieł, w jakiś sposób kombinowania z ustawieniem jej w maszynie, żeby zapobiegać problemom. Potem będę mówiła jeszcze dalej, co lepiej można zrobić, żeby igła dobrze szyła, ale najlepiej włożyć ją do samego końca, wtedy my mamy właśnie ten punkt odniesienia, że jest włożona dobrze i teraz będziemy mogli patrzeć, czy ona dobrze będzie nam szyła. No i dobrze, igła jest założona, to teraz musimy założyć nitkę. Tutaj mam założoną w tej maszynie jedną nitkę, ale ja potrzebuję drugiej. Żeby umiejscowić drugą nitkę, ja muszę mieć dodatkowy punkt tutaj do założenia nitek. Tutaj mam w tej maszynie takie miejsce, gdzie będę musiała włożyć drugi bolec, na który włożę dodatkową nitkę. Wy w swoich maszynach musicie sobie też znaleźć takie miejsce na dodatkową szpulkę nici. W niektórych maszynach są po prostu dwa punkty i do tego właśnie to służy. Natomiast jeśli w panice patrzycie, że nie macie takiego punktu, to wiecie, że macie tutaj dziurkę i musicie znaleźć taki dodatkowy trzpień, który możemy sobie włożyć i za chwilę będziemy nawijać tą nitkę drugą. W ten sposób, tak? I w naszych maszynach. Jeśli takiego czegoś nie mamy lub jeśli nam się zgubiło, czy się złamało, to myślę, że do wielu maszyn można to sobie dokupić jako element dodatkowy, więc możemy sobie to do naszej maszyny jakby skompletować. No i teraz potrzebujemy drugiej nitki. Nie mamy jednej nitki, tylko jeszcze potrzebna nam druga. Druga nitka, w moim przypadku będą to dwie nitki o takim samym kolorze, ale oczywiście jeśli chcemy sobie urozmaicić nasze ubranie, to możemy nawet wybrać sobie nitkę w dwóch kolorach. Najważniejsze jest, aby te nitki były takie same. Nie radzę, żeby wkładać sobie dwie zupełnie inne nitki, bo to może być potem problem przy szyciu. Natomiast dwa kolory, ale ten sam rodzaj nitki, żeby był i wtedy będzie wszystko w porządku. I teraz tak, w pierwszej kolejności możemy te dwie nitki chwycić razem, jakby tak, tutaj. Tutaj mi się coś zapętliło, więc odetnę sobie, żeby nie było jego za dużo. Czyli chwytamy dwie nitki razem i zakładamy tak, jakbyśmy zakładali jedną, czyli przewlekamy przez odpowiednie punkty. Tu każdy musi zrobić to tak, jak w swojej maszynie jest to wskazane. I idziemy przez te wszystkie punkty, przewlekamy i teraz dochodzimy do miejsca, gdzie jest nasza igła. I teraz w maszynie Silver Crest, akurat w tym modelu, jest jakby jeden haczyk tutaj przy igle, do którego się wkłada nitkę na ostatnim etapie tutaj przy igle. Natomiast w niektórych modelach Silver Cresta będziecie mieli dwa haczyki, czyli po prawej stronie będzie oddzielny haczyk przy igle, a przy lewej oddzielny. Natomiast w innych maszynach to już każdy musi sobie zobaczyć, czy ma te dwa haczyki, czy ma jeden haczyk. I teraz ja robię w ten sposób, że jeśli mam tylko jedno miejsce przy tym haczyku, już to sprawdziłam na swoich jakby zajęciach szyciowych z kursantkami, że mi lepiej się szyje, jeśli jedną z tych nitek zakładam przez haczyk, natomiast drugą puszczam luzem. Jeśli szyjemy jedną nitką i igłą pojedynczą, ja zawsze uczulam, żeby w ten haczyk były nitki włożone, natomiast przy igle podwójnej czasami jakby przymykam na to oko i mówię, żeby jednak nie zakładać dwóch, chociaż możemy założyć, ale jeśli mamy tendencję do tego plątania się tych nitek w tym miejscu, to możemy spróbować właśnie jedną puścić w haczyku, a drugą bez haczyka w tym ostatnim etapie. To potem zobaczymy, jak to będzie się szyło. Natomiast jeśli mamy dwa haczyki po dwóch stronach tej jakby igielnicy tutaj, no to oczywiście jedna nitka wchodzi w jeden haczyk, druga wchodzi w drugi haczyk i one są od siebie oddzielone na tym etapie i bardzo dobrze to będzie współgrało. No i teraz, jak już mamy na tym etapie, to oczywiście musimy każdą z nitek oddzielnie włożyć do igły. Czyli wkładamy w lewą igłę, nawlekamy. Tu musimy oczywiście sobie włożyć, tak jak każdy tu sobie wkłada. Jedna i teraz druga.
Oczywiście najlepiej sobie ściąć ostrymi obcinaczkami lub nożyczkami, najlepiej pod kątem, żeby nam się tutaj zrobił taki ostra krawędź tej nitki, wtedy ładnie nam się tu wkłada. Mamy włożone, tutaj one nie mogą być splątane przy igle, sprawdzamy, czy nie są zaplątane. No i teraz oczywiście podnosimy jeszcze stopkę, tutaj podkładamy szpuleczkę, mam już nawiniętą i mam tutaj już tą igłę, znaczy nitkę włożoną i wyjętą na górę. W tym odcinku ja nie pokazuję, jak się akurat robi inne rzeczy, więc skupiamy się na podwójnej igle, więc ja liczę, że tu już umiecie robić te rzeczy poprzednie i same nawlekanie nitki. Jeśli ktoś z Was tego nie umie i potrzebuje jakichś takich bardzo podstawowych porad, to możecie tutaj pisać w komentarzach, a ja Was pokieruję, bo u mnie są też kursy podstawowe, które pokazują od podstaw obsługę maszyny i te podstawowe rzeczy, więc jeśli ktoś tego nie umie, to też może tutaj gdzieś pokieruje, w którym miejscu to szukać i gdzie można się tego nauczyć. Na razie jesteśmy na etapie, że mamy właśnie włożoną tą nitkę i to powinno tak wyglądać właśnie. W następnym filmie pokażę właśnie a propos naprężenia, ustawienia tych innych pokręteł, które są na maszynie. Tutaj akurat są tak ustawione niekorzystnie do tej podwójnej igły, więc żeby Was nie mylić, to sobie ustawię na takie środkowe. I na razie na tym etapie poprzestaniemy. Czyli w tym odcinku dowiedzieliście się ogólnie, jaką igłę należy zakupić, że musi to być igła do dzianin, że musimy ustalić od razu, jaki rozstaw będzie nam potrzebny, jak założyć tą igłę do maszyny, że potrzebujemy dwie nitki. I na tym etapie na razie zakończę i nagram jeszcze kolejny odcinek, w którym pokażę, jak szyć, żeby wszystko było ok i żeby nasze rzeczy wykończone były estetyczne i wyglądały po prawej stronie jak ze sklepu. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego, już czwartego odcinka z serii Szycie Dzianin. I to będzie druga część dotycząca też podwójnej igły. Cześć!